Rejan i Emir wrócili do domu po ślubie i dowiedzieli się, że Suna zniknęła. W 229 odcinku Przysięgi nowożeńcy dostaną wiadomość od Suny. Sprawdź, co się wydarzy w 229 odcinku serialu Przysięga. Rodzina przygotowała dla Rejan Özge Yagiz i Emira, Gökberk Demirci, wyjątkowe powitanie po tym, jak wzięli ślub z dala od wszystkich. Na jaw wyszło jednak to, że Suna Ksiła Turkoglu uciekła z ośrodka. W 229 odcinku serialu Przysięga Emir jest wściekły na Kemala Kenverel, że ten nie powiadomił go o ucieczce Suny z kliniki. Rejan postanawia odnaleźć dziewczynę. Narin, jak Mursah Bazova, chce porozmawiać z Kemalem o tym, że niedługo będzie musiała odejść, skoro Kemal odzyska córkę. Rejan jeszcze raz ogląda wiadomość od Suny i dzięki temu, na jakim tle się pojawiła, po rozmowie z Narin domyśla się, gdzie jest siostra Emira i w końcu do niej dociera. Próbuje ją namówić na powrót do domu. Suna mówi jej, że zdaje sobie sprawę z tego, że jest dla rodziny ciężarem, dlatego postanowiła zniknąć. Rejan stara się wyprowadzić ją z błędu i zapewnić o miłości, jaką darzy ją cała rodzina. Czy uda jej się sprawić, żeby Suna wyszła z kryjówki? Przysięga odcinek 229 w poniedziałek, 10 sierpnia 2020 roku o godzina 16:05 w TVP1. Sprawdź program TV. We'll be right back.